Projekt Rodzina Reaktywacja. Szczęśliwa rodzina. Historia pisana życiem. Odcinek 28. Starzejemy się razem. Danuta. Jerzy. Osiński. Pan Poleski to 53 lata. Mamy dwoje dzieci, troje wnucząt i czworo prawnucząt. Nie, po prostu. Wychodzimy sobie na spacerki, tu zazwyczaj do Ogrodu Saskiego chodzimy. Najwyżej mamy Saski. Tak, i w lecie to bardzo często. Także sobie posiedzimy, porozmawiamy, spotykamy się nieraz ze znajomymi też tam, żeby jakoś tak tę naszą starość... nie? A teraz, no co tam, nie? Aby zdrowie było, to najważniejsze już teraz. Receptem nie, receptę mamy, żeby po prostu... Żeby nie chorować. Szanować się, nie chorować i jedno drugiego, żeby zrozumiało i... Nie dać się tej pandemii. Teraz tak, nie dać się, no. Żeby te... No i co tam? Mąż idzie teraz już na operację, do drugiego oczka już za idzie. Za tydzień. I czeka, żeby samochodem zaczął jeździć. No samochód stoi. Bo stoi samochód. A ja co? No, żeby... No, Wigilia już się zbliża teraz, święta. I tak myśleliśmy, że posiedzimy we dwoje w domku, ale wnuczka nie pozwoli. Powiedziała, przyjedzie, nas zabierze. Musimy Wigilię spędzić z nimi razem, żeby... Mam tak kochanych tych, tak dbają o nas, że... No ale my o nich też. Wnusia, nie, jak studia skończyła, nie? Pamiętasz? Dostała samochód i mieszkanie. Oj tam. No. Dostała. Wnuczek też dostał samochód. Też. Najlepszy wnuczek, ten Sebastianek, mówi tak. Wiesz co, dziadziuś? Jak ten samochód tak nie będzie jeszcze stary, a ja będę miał już 18 lat, to dasz mi ten samochód i będzie mój. Po prostu, no, kontakt to mamy codziennie. Codziennie kontakt to mamy ten... I mamy dbać o siebie, mamy jak coś trzeba, żeby zakupy, to mamy im mówić, to... A teraz no w ogóle to my mamy jeszcze trochę kłopotów z naszą sąsiadką. To nie ona nami, tylko my nią się zajmujemy, jedzonko tam podstawiamy pod drzwi. No to trzeba. Nie wiemy, czy to wirus, czy ale ma temperaturkę i... Tak, no było to, miała 40 ponad stopni. No... Takie małe, a wszystkie mają telefony, dzwonią do nas normalnie. Tak. Normalnie dzwonią. I tak zawsze dowiedziałeś, a jak twoje oko, dobre jest? Tak, nie, ta Sandrunia mówi, no, kiedy przyjedziesz, dziadziuś, no, Sandruś, no wiesz, dziadziuś, jakbyś miał żdylowe oczko, to przyjadę dopiero, bo masz chore. Nie, to takie, to... A tak to, no, to kontaktujemy się i nie ma takiej, że jakiejś w rodzinie jakiś taki niedomówień. Jak nawet ten naszej wnuczki mąż Bartuś to powiedział, że w ogóle jakaś rodzina taka jest nadopiekuńcza nasza. No bo wiadomo, oni się dobierali, nie? Jeden z jednej strony, bo Bartek pochodzi z jednej, a Asia z drugiej. I sam stwierdził, że tacy jesteśmy nawet nadopiekuńczy. Porządek, no obydwoje, tylko że mąż. Mąż, ona, no, musi mieć poukładane, musi być, no ale tak, przede wszystkim ranne, no jak wstajemy, muszą być zasłane łóżka, kanapy. To jest obowiązek. Możemy się śpieszyć. Musi być zrobione to. No to co tam jeszcze? Naczynia? Prędzej się nie pójdzie spać, jak będzie czysto w kuchni. Naczynia. Bo nie ma, żeby ares domowy. Trzeba posprzątać. No.
No ale jakoś tak. Nie lubię, żeby tam jakieś gary. Teraz w tej chwili to tak na dzień dzisiejszy, oby było zdrówko i tak po prostu, żeby tą starość jakoś tak spokojnie. Najtrudniejsze to było to, jak była rozłąka, jak mąż na kontrakt wyjechał za granicę. To ja z dwójką dzieci byłam sama. Ona tam, no, ponad prawie 2 lata byłeś tam, nie? No to to było takie. A tak, no to takie, no po prostu mąż dbał o nas. Dbał i nigdy nam nie brakowało niczego, no bo w zasadzie to mąż, no, nie miał łatwego tego dzieciństwa, to tego swojego życia, nie? Tak, tak, no bo rodziców, nie? Straciłeś, jak miałeś roczek, nie? No to takie dzieciństwo miałem, jak ulica mi dała. No. To bo taka prawda była. No, mama też do tej pory nawet nie wie, gdzie jest, gdzie jej grób, gdzie... Nic nie wie. Bo mama wyszła po zakupy, zostawiła mama ciebie, sąsiadce. Jak wrócił, znaczy wyszła po zakupy, już nie do nie domu wróciła. Nie wróciła. Także nie wiadomo, czy zginęła, czy na Mariensztacie, na Starym Mieście. W Warszawie nie mnie należy. Wszystkie się oblatali, gdzie tylko możliwe. Nic no, nie a tatę, no to do Pruszkowa i z Pruszkowa do... Mathausen. Do Austrii, do obozu zabrali. Ale napisali Niemcy, znaczy jak w obozie, no to Austriacy by tam. No ale Niemcy to mieli na ten obóz. To napisali, że przeżył. Że przeżył. Ale co się stało, no? Tu mam takie, nawet bym pokazała taki dokument. Ale co znaleźliśmy? Bo bardzo dużo znaleźliśmy dokumentów w kościele. Bardzo dużo. I znaleźliśmy akt ślubu najpierw na Świętego Krzyża z kościoła, ale i znaleźliśmy też w Urzędzie Stanu Cywilnego męża rodziców ślub z 1935 roku. Jak pięknie pokazała, jak pięknie napisane w ogóle, ale ślub kościelny tam jest. Bo później to były takie lata, że trzeba było wziąć te pokolenie, później ślub cywilny, no, nie? Tak. Ale jeszcze chciałem to powiedzieć, że byłem chrzczony, ja i mój brat. Jana Chrzciciela, na Starym Mieście. No bardzo dużo dokumentów to pokażę, jakie mamy, to aż nie chce się wierzyć. A co wnuki się od nas uczą? No co wnuki? Ja nie wiem, co się nauczą. Nas, wnuki to nas uczą przede wszystkim dziadusia obsługiwać telefon. Tak. I tablet, to się uczy. Nie wiesz, taka miała 5 lat, to chodź ci pokażę. Tak, a jaką tak, chcesz muzyczkę? To ci nadwącza. Tak, także no, i my ich kochamy bardzo i one nas też. Też trzeba przyznać, że bardzo. Jak szedł mąż na tę operację tego oczka pierwszego, to powiem, to tak, najpierw miał to ciśnieniem kłopoty takie bardzo, bardzo, to miał 220, to anestezjolog go odrzucała. I jak poszedł, już później druga anestezjolog już, że ten, poszedł na ten zabieg, proszę mi wierzyć, ja stałam i taką mam modlitewkę, żeby miał zrobione, no. Tyle lat i razem, i po prostu, no to. A tym bardziej, że jeszcze tak, bo tak nieraz my rozmawialiśmy tutaj, a siostra wyszła za mąż, miała teściową, miała tego, a ja nigdy nie poznałam, nigdy nie miałam. Nie wiem, jakby było, nie? No ale z teściową byś nie mieszkała, tylko no nie, no nie, ale zawsze wiesz, zawsze, no. Zawsze ty byłeś najlepszym zięciem, nie pamiętasz u moich rodziców? No. Tak, tak powiedzieli. No bo innego wyjścia nie było, nie? Nie wiem. Nie wiem.
Mąż jeszcze coś ma, ale nie chce mi powiedzieć, co powiedział, że nigdy, jak był mały był i był tam u obcych, coś ma, jakiś jeszcze żal, jakiś ten. I nieraz już tak myślałam, powiedz mi, nie mówi, nie powiem. Coś, no powiedział tylko, że nie, jak mówiłeś, że gdzieś tam to spałeś pod krzaczkiem. Nie, co tam, nie, że dlaczego, co tam, że mi powiedział, ale coś jeszcze i nieraz jak jest, nie wiem, powiedz, nie chciał mi. Miłość to na tylko ty, tylko dla mnie. Najważniejsze. Najważniejsze w życiu. Projekt dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Po pierwsze Rodzina na rok 2021.